zabezpieczenia przystanków komunikacyjnych dworców, których właścicielem bądź zarządzającym jest gmina Bliska Kraków, udostępnione dla operatorzy przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tego obiektu. Druk nr 1074. Czy ktoś z Państwa, przepraszam, pan sekretarz. Szanowni Państwo, jest to realizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, załączony do projektu uchwały wykaz, aktualizuje uchwałę z 15 maja 2011. Dziękuję. W tej sprawie mamy pozytywną opinię Komisji Infrastruktury, która głosuje 11 za, 1 przeciw, 1 wstrzymująca się, przyjęła taką opinię. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Pan, dobrze, pan Rafał, potem pan Jeszcze. Bardzo proszę. Szanowni Państwo Radni, ja tylko chciałem przypomnieć, żeby w tym wykazie, który jest na pewno potrzebny, niezbędny, były przyjęte nazwy zgodnie z uchwałami i decyzjami Rady Miasta Krakowa. Dziękuję. Pan Radny Jaśko, powiedz. Ja mam pytanie do projektodawcy, czy będę poszedł na autopoprawkę do tego projektu uchwały w zakresie zmiany przystanku końcowego, który jest wpisany w wykazie przystanków przy ulicy Powstańców Wielkopolskich na Dworzec, ponieważ od pierwszego stycznia została podniesiona ta trasa i przeznaczona dla biur autobusowych. W związku z tym ten przystanek końcowy stał się dworcem autobusowym, dobrze by było, aby go przenieść do wykazu dworców. To powoduje mniej więcej tylko wzrost dochodów dla gminy Miejskiej Kraków, ponieważ opłaty, które gmina pobiera za przystanek dworca, są większe niż za przystanek. W związku z tym moje pytanie, czy będzie taka autopoprawka i ta zmiana, czy ja taką poprawkę zgłaszam? Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę w imieniu wnioskodawców. Chcę się stanowczo wypowiadać, czy na pewno będzie autoprawka, na pewno ta kwestia będzie głupiej przeanalizowana. Dziękuję. Proszę Państwa, stwierdzam odbycie pierwszego czytania. Ustalam termin wprowadzenia do poprawek na 15 stycznia, godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek 17 stycznia, godzina 15.